Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie. Tutaj St. John i kolejny odcinek Czech z Days Gone. No i zobaczmy, co tam Corey ma do powiedzenia. Tu kapel St. John. Co jest, kapitanie? Wracaj do kwatery głównej. Natychmiast. Spotkamy się w lazarecie. W lazarecie? Co się stało? Miał miejsce wypadek. No to ruszam. Oh shit, no dobra. Ledwo wyszedłem z obozu. Dobra, chciałem się tutaj... tu jest taka... Poruczniku Itaker, bardzo... Tam? Cholera. Sara, zgłoś się. Sara. Mhm. Ja pierdolę. No tak. Co jest? Czemu się zatrzymałeś? To jest jakaś taka bardzo delikatyjna misyjka polegająca na tym, że trzeba wyjść do góry i prawdopodobnie się skontaktować z... O, Copeland się pojawił nagle, śmiesznie. Możemy się tutaj z tej wieży połączyć z Boozerem chyba. Teraz nikt się nie śmieje. Wiemy, że ogarnęło to cały świat. Widzieliśmy to w Indiach i Ameryce Południowej. Nie wiedzieliśmy tylko, że miała w tym udział komisja trójstronna. Na pewno ich znacie. To organizacja pozarządowa, której zależy na krzewieniu współpracy. No, a już się dowiedzieliśmy, że to był trochę przez przypadek. Znaczy, nie no, znaczy generalnie ktoś wyprodukował tego wirusa, tak? Trochę taka umbrella, mam wrażenie. Natomiast uwolnienie tego wirusa było przez przypadek. W sensie gość chciał być whistleblowerem, tak? Czyli sygnalistą po polsku. I ich po prostu pokazać, patrzcie, co oni złe rzeczy robią, a tak naprawdę się zaraził i zaraził innych. No dobra. To już wiemy. Idziemy zobaczyć, o, tam jakieś... Że jestem wystarczająco wysoko. Mhm. Boozer, tu Deacon. Odpowiedz. Obóz Lost Lake, jest tam ktoś? Dick? Dick, to ty? Ledwo cię słyszę, strasznie przerywa. Gdzie ty w ogóle jesteś? Crater Lake, a uwierzysz? Hej, a ja... Dobrze znów cię słyszeć, brachu. Myślałem, że może do nas wracasz? Nie, Boozer, jeszcze nie. To skomplikowane. Słuchaj, bo ja tylko... Znaczy, sprawdzam, jak... No wiesz, jak wam się teraz układa. Dobrze, tak jest dobrze. Nigdy nie zgadniesz, kogo staruszek wyznaczył na szefa ochrony. Zaraz, ciebie? Tak, dokładnie tak. Pewnie pomyślał sobie, że z jedną łapą narobię o połowę mniej kłopotów. Aha, okej. Okay. Jak mówię, cóż. Chciałem tylko sprawdzić, co słychać. No, dobrze było cię usłyszeć. No ale tak naprawdę wiecie, w momencie, kiedy nie ma zagrożenia z jeżeli chodzi o wieczystych, tak, bo zagrożenie zostało wyeliminowane, to przy braku po prostu zagrożenia ze strony wieczystych, myślę, że te obozy tam właśnie Copelanda czy tej pani jakiejś tam, to jednak się będą w stanie dogadać wszyscy, nie? No, ciebie tak samo. Okej, okay, dokładnie tak myślałem. A, szybkie zaufanko weszło. Bardzo mnie to cieszy tak naprawdę. Pomimo, że prawie, że nic nie zrobiłem. No i chciałem porobić te poboczne misje, ale teraz mnie znowu tam wzywają. No nie wiem, może jednak bym zrobił te poboczne misje. Bo trochę szkoda ich tak zostawiać, a dawno nie robiłem. Motocykl za daleko, no jasne. Więc dobrze, zróbmy sobie najpierw te poboczniaki. O, tutaj proszę. Wow, czy ja właśnie przeskoczyłem pod teksturami, czy tylko pod krzakami? Mam nadzieję, że pod krzakami. Czasem jest tak, że się faktycznie gdzieś tam człowiek przenosi w dużo dalsze miejsce na mapie i totalnie gra nie potrafi doczytać nic i jest dupa, już coś tak zdarzyło. No dobra, co my tutaj w ogóle mieliśmy zrobić? Nie chciałeś dołączyć, zobacz wątki fabuły. Wyrusz droga, będę na zlecenie Diamond Lake uratować uprowadzoną osobę. To nie był jakiś chłopak chyba, który kogoś tam śledził i go złapali. Trochę daleko. Okej, poszukajmy jego śladów. Coś tu zostało, połowek kogoś. Dobra, motocykl niestety zostawiam. Będziemy się troszeczkę bujać teraz, widzę. Na piechotkę. O Jezu. No. Nie ma co, odjebany mają ten obóz. Ty coś widzisz? A, dobra. Mniej więcej. Gówno tam wiesz. Mogą minąć całe dnie.
No dobra. Tu jest kolejna osoba. Tam za bramą kogoś widziałem. Między deskami. Czy ja kogoś słyszę cały czas? Słyszę jakieś, tak jakbym zwierzę słyszał, nie? Albo jakiegoś zombiaka, ale nie wiem za bardzo gdzie. Gdzieś tam w dół rzeki. No dobra, a sprawdźmy tak. Zróbmy coś, czego nigdy nie używam. Weźmy sobie kamień. Zobaczmy, czy mnie tu usłyszą. Mhm. Okej, kolejna osoba tu. Mają jakieś ciało albo mięso? Albo mi się tylko wydaje. Bardzo mnie zastanawia, co to za... Tak jakby tam zombiak był, nie? Za tym krzakiem. Albo na moście. Dobra, tą załatwimy. Się dała wyprowadzić w pole. Tam jest. I to takie te groźniejsze zombiaki, cholipka. No dobra, a co jeżeli byśmy wzięli sobie wabik tutaj? Czy wiecie, czy tamte się zorientują pod tym mostem, czy się nie zorientują? Przylazł, dobra. Nie, kryć się. Myślałem, że będą strzelać do niego. Teraz słyszę warczenie z prawej strony, pomimo, że jest... Tu słyszę warczenie, ale chłop poszedł tam. Dobra. Ponoć możemy się teraz zakraść do niego. I go załatwić. Tak właśnie myślałem, że się stanie, jak mnie zobaczy. Oh shit. Dobra, czekajcie. Spróbujmy ich napuścić. Kondycję mi to wyczerpało. Spróbujmy ich napuścić na ten obóz. Będzie śmiesznie. Pomóżcie, chłopaki! Oh shit. Przewrót. Spadam. Uciekam. Miałem kondycję cały czas, no. A ja się tutaj wezmę, spróbuję. Dobra. Już mnie nie widzieli, to ich załatwiłem. Spróbujmy, no właśnie, ulepszyć sobie tą... Znaczy kurde, jak to się nazywa. Nie ulepszyć, tylko odbudować. Naprawić, o właśnie, naprawić tą broń. A dzięki temu możemy przejść tu naokoło, ale widzę, że i tak wejścia tu nigdzie do obozowiska nie ma. Jak Deacon zauważył, całkiem nieźle się tutaj ogarnęli. Ale... Tu coś jest. No dobra, czy mogę się tu... Mogę się tu przedostać. Sprytny jestem. Tam kogoś widzę. To jest chyba ten chłopak. Dobra. Ją siup. Ło. Kolega, ktoś leży! Ty leżysz, chłopie. Dobra, zaczynamy zabawę. Coś kurwa nie trafiam w ogóle. O co tu chodzi? Dawaj, kurde. Nie wiem, jakoś z celowaniem mam problem. Dobra, tam się widzę. Strasznie certolą za bramą. To była cała kupa łupieżców. O Jezu. O Jezus, nie było ich tak dużo. Spokojnie, były gorsze kupy łupieżców. No, pozbierajmy, ale de facto... Okej, te zombiaczki gdzieś tu polazły. Aha, są tam. Dobra, nieważne. Tu w ogóle jakiś dom, popatrzcie, stał. Nawet kominik został.
Elwina Mortko. Co ja mam z tobą zrobić, bo coś nie mogę w ogóle odblokować. Nie wiem, czy nie jest to po prostu kwestia tych zombiaków. Spróbujmy ich zlikwidować. Chociaż nie wydaje mi się w sumie. No, padłeś? Wszyscy padli? Chyba wszyscy padli. Dobra, świetnie. Czy ja mogę go uwolnić? Czy się coś zacięło? Dobra. Bo to ty, nie? Jak się trzymasz? Kapral, rany, jak dobrze cię widzieć. Tak? A nie chciałeś dołączyć do tych dupków? Gdzie tam? Poza tym nie miałem pojęcia, co mi zrobią. No tak, na pewno nic przyjemnego. To dostaniesz się stąd samodzielnie? Tak, tak. Dzięki, stary. Nie, spoko, ale nie ma tej opaski, wiecie, bojówkarza, no ale dobra. Okej. I to do Diamond Lake mi przyszło to zaufanie. A nie do Crater Lake. To no w sumie dobrze, tam też potrzebuję. Okej, a następne zadanie mamy tutaj. I też będzie, o proszę bardzo, kolejny obóz łupieżców. No i dobra, drugie obozowisko. Ale chwila, to są zombiaki. A miało być obozowisko łupieżców. Całkiem to ciekawe. Aha, miałem... A, dobra, okej. Coś się włączyło. To są kurwa ci! Dobra, mi się co... O co chodzi? Czemu tu są zombie? To nie są zombie, to są przecież ci... Wieczyści. Ale to dobrze. Wytuczemy ich od razu. A mnie co prawda coś za tych drzew próbują zobaczyć. A Carlos swoją pochodnią! Carlos jest co najwyżej teraz martwy. Dobra, zróbmy sobie tak. Ale muzyczka weszła ładna. Dobra. Siedź. No właśnie, ci snajperzy troszeczkę są problematyczni. Ła. Jeszcze zombiak. Dobra, a spróbujmy sobie wziąć snajpery. I gdzieś się tutaj zaczaić. Dobra, jeden zlikwidowany. A drugi zlikwidowany. Świetnie. Dobra, jeszcze trzech zostało. Dwóch. Jednego. A wilk go zaatakował. Zombie wilki, o mój Boże, jak ich dużo. Teraz ty chuj, wystraszyły się ognia. Ciekawe, nie przypuszczałem, że tak będzie. Ale dobra, załatwieni w takim razie. To nie mogą jeszcze wrócić, znaczy te wilczki. Jezu, jak tam się kłębią. A za daleko! Dobra, jeden płonie. Kurde, miałem ich tak ładnie wyciągniętych wszystkich. Dobra, mamy to. Mamy to. Miało być 3700 zaufania, czemu tylko 1800 nie czaję? No dobra. No i kurde, trochę się teraz boję wracać właściwie tam. Do tego. Na wyspę magów z tą misją pod tytułem To moja wina. Jakby ten Jimenez coś zrobił, tylko komu? I Sara się nie odzywa, na mnie, że to kurwa. Bo się wkurwie. Auć. Jebane konsacze. Ile was jeszcze tu będzie? A, przeładujmy. Jeszcze jakiś idzie. Dobra, świetnie. Dobra, punkcik do wydania. Weźmy go od razu na coś, wrzućmy umiejętności. Tak. Dystansowa, co nam tutaj zostało? Zabójcze bełty, zwiększa obrażenie zawodowe. A, to w sumie nie głupie. Morderczy krąg, możliwe przeprowadzenie ataku dystansowego pośrednio po ataku zwarciu, zadać wielkowi. Okej, zwiększa. No to dawaj to podstawowe może.
finalnie dążymy oczywiście do tego, żeby mieć wszystkie. Dobra, lecę, słuchajcie, na główną misję teraz. Uch, no dobra, trochę znowu jestem, że tak powiem, obesrany, co się za chwilę będzie działo. Za każdym razem, jak jest tak, coś się dzieje w obozie, jest takie, nie, czy coś się stało Sarze, wszystko w porządku z Sarą, czy wszystko w porządku z Sarą. Dobra, lazaret, jesteśmy. No, halo, co jest, czemu nie schodzisz? Chcę nie hamować, nie zdejść z tego. Dobra. Idź, idź. O kurwa. Hej, co się dzieje? Kapitanie? Zabito doktora Jimeneza. What? Ten sukinsyn. Jezu Chryste. Poszerzył mu uśmiech noża. Czy Taylor? Czy Taylor coś widział? Narkotyki zniknęły z obozu. Taylor. To Taylor? To moja wina. Ja przydzieliłem go do lazaretu. Nie, o to mi chodzi. Mówię tylko, że Taylor to ćpun. Wiedziałeś? Kurwa. Nie byłem pewien, tylko podejrzewałem. No nieważne, teraz już... Ja pierdolę, naprawdę? Jedynego lekarza? Kurwa, serio? Taylor, ta jebana cipa i ciamajda zajebała jedynego lekarza w obozie, żeby sobie poćpać? Jebany, kurwa, debil. No, przynajmniej Sarze nic nie jest, ale kurde, no. Co jej przemowy? A, spadły mi klapki z oczu. No dobra, aha. W sumie można od razu, wiecie, wysłuchać zawsze tam do przodu darmowe zaufanko w obozie. Kiedy słońce zachodzi nad wyspą, zachodzi także nad życiem wielkiego człowieka. Kapitan Arturo Jimenez, nazywany przez wielu z was doktorkiem, nie żyje. Zginął u zarania naszego wspaniałego zwycięstwa. Kapitana Jimeneza zabito. Zamordowano. Wydarto mu życie. A jego krew wciąż pokrywa namiot, w którym ciężko pracował, całymi godzinami opiekując się chorymi, rannymi, okaleczonymi. Ogromną tragedią nie jest jednak to, że dobry człowiek niepotrzebnie stracił życie. Choć ogromnie nad tym ubolewam. Ogromną tragedią jest to, że nie da się go zastąpić. No, to doktor akurat niestety prawda. Był jedynym wykwalifikowanym lekarzem w naszych szeregach. A być może na całym świecie. Spadły mi klapki z oczu. Widzę teraz, jak wielki błąd popełniliśmy. Jak on gestykuluje mocno. Książkami, nasionami i dyskami. Mamy mnóstwo czasopism i podręczników medycznych. Ale kto nauczy nas z nich korzystać? No. Czasopisma można zastąpić. Takim Lost Lake dla przykładu też jest ta przecież dziewczyna, nie pamiętam teraz jak ma na imię, no to ona się przyznała, że ona nie jest wcale lekarką, ani nawet pielęgniarką, ona jest kurwa tym, nie zoologiem, tylko weterynarzem, nie? Więc ma pod sobą wezę medyczną, ale jednak jest weterynarzem, nie lekarzem. Książki i encyklopedie też. Doktor Jimenez, nasz jedyny lekarz, był niezastąpiony. Pozwólcie, że pójdę opłakiwać go na osobiście. No, to już... No właśnie, tak myślałem, że to koniec. A, pierdziele. Dobra. No, przejebana. A Jimenez mówi, a, pojawiłbym się do syfu, coś tam, ten. Przecież poradzę sobie, no i kurwa. I przez to, że nie pojechał, tylko mu kazali tutaj zostać. Zginął przez tego jebanego, kurwa, ćpuna Taylora. Mamy kolejną misyjkę na obóz łupieżców tutaj. Ale przypuszczam, że jak stąd się wydostanę, dotrę tutaj, to dostanę tutaj kolejne zadanie, więc zróbmy szybką przebieżkę. No i dobra, porozmawiamy sobie z Corym. Kapitanie Cory, zgłoś się. Kapral Saint Jean do kapitana Cory. Jestem, słucham. Mordo, jadę do ciebie. Chciałbym ruszyć za Taylorem. Wysłaliśmy już kilka patroli. Pułkownik jest wściekły. No, nie wątpię.
Doktorek był w porządku. Kapitan Jimenez był naszym jedynym lekarzem. Proszę posłuchać. Taylor wspominał coś o chacie narciarskiej. Pojadę tam i zobaczę, czy uda mi się go namierzyć. Co, odezwijcie się. Rozmawiaj. Pułkownik chce Taylora żywego. Żywego? Po co? Dobrze. Gadają przez radio, stojąc naprzeciwko siebie. Tak, przypuszczałem, że będzie. Pogadajmy teraz z nim twarzą w twarz. Rozumiem, sir. W czym mogę pomóc? Wysłaliśmy na północ patrol wzdłuż autostrady 97, żeby zbadać grupę anarchistów. Masz jakieś doświadczenia z nimi? Anarchiści. Te dupki, które wszędzie pozostawiały te kopce. Ta. No, chyba spotkałem ich raz czy dwa. Ale to było dawno. Myślałem, że już ich wszystkich pozabijali. Najwyraźniej nie. Zaznaczyłem ich na mapie. Wysyłam was samych na wypadek, gdyby nasi ludzie byli tam przytrzymywani. Łapię. Sam mogę ich dużo łatwiej wyciągnąć. Zrozumiałem. Dowódca patrolu, sierżant Mitch Allen, to mój bliski przyjaciel. Tak jest, sir. To zrobię, co w mojej mocy. Liczę na was, kapralu. To tyle. Dobra, mamy. No to zobaczmy, jak nas tutaj... O, wręcz idealnie. A, domek narciarski. Byłem tutaj, są tutaj znajdźki, nie mogłem ich pobrać. No właśnie, bo to było zamknięte. Wiedziałem, że coś tu będzie do ogarnięcia. Jak tu najlepiej dotrzeć? Właściwie chyba stąd by było najszybciej. Tak, stąd by było najszybciej. Ewentualnie tak, bo tu będę musiał się przez góry przebijać. A po co, skoro mogę tak naprawdę stąd ciu i jestem. Dobra, świetnie. No to jedziemy tam. Dzisiaj dużo takich krótkich, szybkich zadań widzę, zrobimy. Bardzo dobrze. I dobra, jesteśmy. Ze wiadomości na radiu... A, za chwilę coś gadają! Non-stop coś gadają do mnie. W sztabie przy najbliższej okazji. Dopiero przed chwilą tak gadam. Jest. No dobra, w każdym razie... Bez odbioru. W każdym razie, najpierw generał jak się odezwał, że właśnie tam śledzili kult, który nazywa się Wieczny Spoczynek, czczą świrusy i tak dalej. Takie, okej, to są po prostu ci na tych, co załatwiliśmy, tylko jakieś takie resztki. No i gość od Napalmu powiedział, ten Weaver, że za niedługo Napalm będzie gotowy, więc będziemy mogli się u nim pobawić. Dobra, zobaczmy tutaj, co tu się dzieje. Ale tak, non-stop gadają po prostu. Odjedziesz na chwilę do obozu. Dobra. Gdzie? I cały czas gadają. W ogóle widać te ślady butów, to jest śmieszne. Ślady bojówkarzy. Dobra, wróćmy się może po motocykl, bo potem będę łaził. A łaził. Więc tak, mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli sobie testować napalm na zombiakach. A tam już widzę jakieś światełka, więc zapewne to tam. Rozejrzyjmy się. Dobra, sprzęt bojówkarzy. Chyba zostali odciągnięci. Więcej śladów. No tak powiem, już nawet nie potrzebuję ich śledzić. Chociaż nie, pokazuję tam na dole. Czekajcie. No i jak, co? Okej. Okay. Ta załatwiona. Natomiast ja tu widziałem światła wcześniej. O, jest ognisko. Ale nikogo tu nie ma. Dobra, pozbierajmy zapasy w takim razie. Już dużo tutaj nie mamy do zebrania. Dobra, nieopodal widzę jeszcze jakieś szyby kopalniane. No to może tam coś będzie. Tylko nie chciałbym wchodzić za bardzo do tej wody. Wygląda na mokrą i zimną. Ale chyba nie mamy innej opcji. Co my tu mamy? Mam cię. Ślady prowadzą w tę stronę. No i wydaje się właśnie, że do tego szybu. Tak, to tutaj. O, mają nawet tam. Kapitanie, znalazłem ich. Znaczek anarchistów. Chyba zaszyli się w kopalni. Mają zakładników? Żyją? Jeszcze nie wiem, ale jeśli tak... to dostanę się do nich. A jeśli mają pańskiego przyjaciela, znajdę go. Kto tam jest? Dziękuję. Bez odbioru. No tak, widzi światło latarki, no bo przecież trzeba by było zgasić naszą... Kolejna zasrana kopalnia. Anarchiści. Tak. To tutaj. I mają te swoje kopczyki, bardzo dobrze. Tak, cholerni anarchiści.
Wiesz, o co im z tymi kopcami chodzi? Założycie obóz i będziecie napadać na wyprawy bojówkarzy, tak? No pewnie tak. Czekajcie, weźmy sobie tutaj kamyczek. Nie. Symbole anarchistów. To musi być tu. Ten dalszy usłyszał, a ten z przodu to nie. Bardzo mądre. Świetnie, od razu dwóch naraz padło. Aż jestem ciekaw. Czy ja już nie mam tych z kopców, czy mam te... Kurde, nie tak. Powinienem te kopce całe porozwalać. Ile ich już mam? Drifty, nie drifty. Okej. Okay. 11 kopców, jeszcze jeden mi został do znalezienia i do kopnięcia. Wiem, że ich jest w grze chyba z 50 czy 60. Naprawdę jest ich sporo. Anarchiści! Ach, pieprzenie anarchiści! O, okej, okay, jest. Ale przecież musisz gdzieś tu być. Czy ja właśnie rozwaliłem kopiec, który tam stał za tym chłopem? Chyba tak. Bardzo, bardzo kurde, zrobiłem to zajebiście. Nie wiedząc nawet. Dobra. Ktoś tam był. Tak, tam był twój kolega. Ach, wykrwawia się. To prawda. Tak samo jak teraz ty. Tam następni widzę. Ale wiecie, pozbierajmy od razu rzeczy, jak możemy. Żeby się potem jakoś nie wracać specjalnie. Tam widzę, są goście, ale chodźmy tędy. Ciekawe, czy byli jacyś tacy odważni ludzie, którzy na przykład tam wiedzieli, że jest 60 kopców anarchistów w całej grze, więc poszli wszystkie 60 rozwalić. 12 potrzeba. Tak samo na przykład jak są znajdźki. O, tu jest kolejny. Znajdźki, żeby mieć wszystkie trofeum. Trofea. Znak anarchistów. W grze. Kurde, źle to powiedziane. Jest pucharek, czyli trofeum konsolowe, za znalezienie 75% znajdziek tutaj, czyli trofeów wewnątrz, a nie za zrobienie 100%, także to jest spoko. Okej, tego nie otworzę. Że nie trzeba tak naprawdę wszystkiego odszukiwać. Ale można. Czyli niektóre rzeczy dają expa po prostu. I fajnie się tutaj chodzi. Metodycznie ich likwiduje. Aczkolwiek, no... Spora ta kopalnia. No, come on, come on. No, to samo miałem, znaczy to samo powiedziałem przed chwilą w sumie. Okej, okay, jeszcze czterech, teraz zauważyłem, że u góry mam licznik. Dobra, myślałem, że ktoś tam jest, ale nie. Tam widzę jakiegoś ziomka. I jego kopczyk. Po co im te kopce? Weźmy, przeładujmy. W końcu, Jezu. Przyda się. Jeszcze dwóch. To już wszyscy. Jej, udało się. Nareszcie. Wszyscy rozwaleni. Siemaneczko, przybyłem z odsieczą. Mitch Allen. Już było po mnie. Dzięki. Dzięki, stary. Myślałem, że to koniec. Oj. Ale już dobrze. Dostaniesz się stąd samodzielnie? Okej. Okay. Dobra. Dzięki, stary. Zawdzięczam ci życie. Ruszam z powrotem. Opowiem o tobie. Słowo. Tylko wykonuję swoją pracę. Dobra, fajosko. Pytanie teraz, czy mamy... orzesz ty w dupę. Co to ma kurwa być? To jest zjebana horda. Hej, gdzie się podziałeś? Aj, bo...
taką jest jebana horda. Tu jest jebana horda, no co to ma być? No właśnie, tak myślałem. Czy ja tu mam przejście jakieś? Okej, udało się. Jasny chuj wafel. Jakim cudem? Szedłem już ten tunel? Nie szedłeś, ale kurwa dobrze. Jasna dupa. No niech płoną. Czekajcie, weźmiemy jeszcze tutaj mina zbliżeniowa. Nie. Wabik, bomba wabiąca. O właśnie. Żeby koniecznie tu przyszli wszyscy. Auć! No tak, zapomniałem, że mnie też tutaj to kurde klepnie. Czekaj. Apteczka, użyj bandaża. Dobra, jeden wystarczy. Dawaj te bomby wabiące, bo mi by ich tutaj, wiecie, pościągał. Oni gdzieś lezą. Poniżej mnie. Kurde, poszli gdzieś. Nie podoba mi się to. Wiecie, paru to ja mogę tutaj wytegasować. To nie jest problem. Auć! Tego nie zauważyłem, nie wiem skąd się wziął. Dobra, idą po mnie. Dobra, dawaj. Świetnie. I teraz bombę wabiącą. No come on, zbliżcie się do niej. Czemu tylko jeden chłop do niej przyszedł? No paru. Niech będzie, że paru. No ale dobra, tak naprawdę możemy kolejne wabiki tutaj rzucać. I spróbować ich tu ściągnąć do siebie. Nie musimy oczywiście tych bomb wabiących mieć. Spróbujmy zrobić tak. Zrobimy sobie parę mołotowów więcej. Większość poszła niestety tam. Jeszcze, żebym trafiał. Okej. Dobra, musimy cały czas po prostu kontrolować, gdzie oni są. Niewielka garstka tutaj ich tak naprawdę została. Latarka. Oho, gdzie chyba więcej. Tak, ściągnęmy ich więcej na siebie. Dobra, przełazimy. Świetnie. Dobra, trochę ich tam odciągnąłem. Niech sobie płoną. Ależ porypana sytuacja w ogóle z tym, nie? Wiecie, jak tutaj zostanę za tą ścianą, to będę ich w stanie, wiecie... jakby wystrzeliwać, tylko że no właśnie, jeżeli tylko przejdę, to widzicie co się dzieje, oni po prostu uciekają, bo algorytm każe się cofnąć. Ale czekajcie, bo oni są tam na dole, widzę. Świetnie, nie mam pojęcia, czy oni celowo tam powpadali, czy nie. Ale to dobra, bardzo dobra, że tak powiem, dla mnie wiadomość, a ty skąd? Zawsze jestem przerażony, jak chociaż jeden do mnie podejdzie od tyłu. Dobra, tu widzę, następny idzie. Okej. Dawaj, wrzuć młotowa do środka, odsuń się, bo za... O, właśnie, ten tu idzie. Niestety mocno, widzę, uciekają od ognia, jak tylko i tutaj. No, ale dobra, coś tam pozałatwiałem. Spróbujmy sobie wrzucić jeszcze raz teraz bombę wabiącą. Już niedużo ich zostało tak po prawdzie. O, idealnie, dobra.
Mamy na przykład jeszcze jeden wabik. Niech tu wlezą. Skąd oni się biorą? Zawsze jakiś jeden ciulas mi przyjdzie od tyłu. Bomba rurowa. Czyby to byli wszyscy? Kurde no, jednak nie. Ale dupa. Nie wszyscy, słuchajcie. Bo jakby to byli wszyscy, to by mi już dawno zaliczyło hordę. Ale i tak zrobiłem tego mnóstwo. To jest właściwie wyjście. Ja tędy wchodziłem chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tak, 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 bo widzę tych pozatwianych. No dobra, tylko pytanie, dlaczego? Dlaczego mi nie zaliczyło hordy? Gdzie jest jeszcze jakiś jeden zombie, którego nie załatwiłem? Okej, przeszukałem cały ten teren, cofnąłem się, ale wróciłem teraz, popatrzcie, tu. Okej, słyszę zombiaki. Kurde, za mną? I one skąd się tutaj wygenerowały nagle? No kurde, nie było nikogo, ale one są chyba jednak pode mną. Zastanawiam się, czy ci coś tutaj... robią. Okej, biegną. Ja pierniczę. Niech płoną. Niech wszyscy płoną. Gorzej, jak wiecie, po prostu zaraz będą mnie tu atakować. No właśnie, dobra, czekajcie, zrzućmy im rurobombkę. Oh shit! To nie wyszło. To nie wyszło, ale mamy jeszcze... Nie mamy rurobomby, ale mamy jeszcze granaty odłamkowe. Jezus Maria, jak ich jest dużo. Dobra, cały czas krążą pode mną. No nie, no mam nadzieję, że ich tutaj załatwię. Tylko kurde... O, dobra, jak rzucę tak, spadnie czy nie spadnie? Nie wiem, czy spadło. A, muszę ich jakoś wywabić. O, właśnie. Tam. Dobra, poleźli. No dobra, git. Nie ma co prawda zejścia tutaj w ogóle na dół. Okej, widzę, że to taka misja miała być raczej, wiecie, ucieczki przed zombiakami. Ja jestem pojebany i postanowiłem je wszystkie załatwić. Bo one się tutaj generują. No ja co najwyżej trofeum dostaję z nich po prostu, ale na dół się nie da zejść w ogóle. No dobra, to wychodźmy stąd w takim razie. Generalnie mogłem wrócić się tym wejściem, którym wlazłem, ale no tutaj... Boże, szlak. Tu jest to gniazdo, ich główne, widzę. Jak trzeba być porypanym, żeby anarchistą, żeby po prostu ułożyć sobie obozowisko w gnieździe tych. W gnieździe zombie. Halo! Okazało, że zginęła, po czym jeszcze mnie ziugnęła. Nie wiem, słyszę cały czas gdzieś, następnie idzie. O ty ciulu, się rzucił na mnie, nie wiem, jakieś silniejsze te zombie, kurde, czy co? Czy jakieś lewe kule dostałem? Może ślepakami strzelam? W sensie, że z karabinu, a nie, że... Wiecie, co chodzi. Dobra. Widzę światło. Ja widzę jeszcze zombiaka. No, pokażę się. Mam cię. Kurde, jakie krwawe tutaj ślady. Ale bardzo by mnie cieszyło, gdyby mi... No właśnie, tylko wykonuję swoją pracę. Dużo zaufanka, świetnie. Znalazłem go. Powinien być już w drodze do Diamond Lake. O ile go nie zeżarły zombie. Dobra robota,
John. Odezwę się później i sprawdzę, co z nim. Bez odbioru. Nie mam pojęcia, czy tutaj była jakaś horda, nie była horda. Może to nie była horda. Może to po prostu było bardzo dużo zombie w jednym miejscu. No nic, w każdym razie zejść sobie mogę tutaj. Ale wiecie, no wyzarąbywałem tych zombiaków ile się dało, ale nie widzę żadnego komunikatu o pokonaniu hordy. Także troszkę mi przykro. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie zakończymy odcinek, bo i tak mam już 40 minut. Myślałem, że to będzie dużo krótsze zadanie, ale fajnie, że jednak nie było. W sensie fajnie, że jednak te zadania czasem są dłuższe niż tylko wejść załatwić 10 kolesi i do widzenia, nie? Cóż, no Taylor do załatwienia nam został tutaj. No i zobaczymy, co wtedy. Myśl się wydaje, że jak już załatwimy Taylora, to będzie opcja, że w końcu będziemy mogli rozwalać zombiaki za pomocą napalmu. Mam nadzieję, no bo już takie przebąkiwania były, że to będzie. No i co? I zobaczymy, co Sara wykombinuje. Na razie to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.